Dzień dobry, cześć. Marcin Wrona z tej strony. Gorąco zapraszam na festiwal Plus Kamery Image 2012 w Bydgoszczy. Też tam będę. Będą świetne filmy i na pewno super goście, więc do zobaczenia. To moje pierwsze wspomnienie z Kamery Image, pierwsze skojarzenie to jest Toruń. Dlatego, bo tam się, jak wiadomo, wszystko zaczęło. Oczywiście to były czasy studenckie i pojechanie na Kamery Image wtedy było rodzajem takiej przepustki do takiego dużego kina już, pierwszoligowego, bo to był pierwszy festiwal, na który przyjeżdżały naprawdę pierwszoligowe gwiazdy. No wiadomo, że to jest festiwal poświęcony autorom zdjęć, więc ci operatorzy najlepsi naprawdę na świecie przyjeżdżali tutaj. No my też mamy tę renomę taką związaną z bardzo dobrymi operatorami, więc pewnie dlatego tak chętnie wszyscy przyjeżdżają tutaj. Na pewno Toruń. Na pewno to były czasy no, takie mega studenckie jeszcze, kiedy wszyscy wynajmowaliśmy jeden pokój dwuosobowy, mieszkaliśmy tam po 14 osób. Na pewno Koci Ogon, w którym było równie tłoczne jak w tym pokoju. W ogóle mam takie poczucie nieustającego tłoku, natłoku znajomych różnych i również tak też było nas w sali kinowej, kiedy często niektóre projekcje oglądaliśmy siedząc na schodach. No ale do tego spotkania ja z racji jakby swojej profesji bardziej reżyserskiej mnie interesowały, chociaż w operatorskiej też uczestniczyłem. No pamiętam taki obrazek z Kociego Ogona, jak siedziałem z Emirem Kusturicą przy jednym stoliku i piliśmy wspólnie jakąś tam naleweczkę. No i po prostu rozmawiałem z nim i to było takie, że nagle przyjeżdżam na jakiś festiwal, siedzę w Kocim Ogonie, gdzie nie można się przecisnąć do baru i ląduję przy stoliku z Emirem Kusturicą, który wtedy był naprawdę na topie, wciąż jeszcze jest i zawsze chciałem z nim porozmawiać. Pamiętam lekcje warsztatowe z Mike'em Lee. Mike Lee opowiadał o swojej metodzie pracy z aktorami, takiej zupełnie wyjątkowej, kiedy aktorzy piszą sami scenariusz. No, pamiętam warsztaty operatorskie z różnymi operatorami. Pamiętam spotkanie z Davidem Lynchem, to już było w Łodzi, bo też potem ten festiwal się przeniósł. No ale generalnie to były takie, mieliśmy takie poczucie, że tam naprawdę jest ten świat filmowy taki, który zazwyczaj był dostępny tylko w czasopismach kolorowych albo w branżowej prasie po prostu. A tam to wszystko było dostępne. No, na sali kinowej raz siedziałem obok Jeremy'ego Ironsa, wspólnie oglądaliśmy film, no i to naprawdę było no takie niby bardzo zwykłe, ale jednocześnie no nie zdarza się wciąż w Polsce takie miejsce, gdzie byłby taki natłok po prostu ludzi jakby tych, którzy no, robią te najlepsze filmy na świecie, nie? Więc kamery już takie były. W zdjęciach jest najważniejsze, żeby po prostu zdjęcia nie opowiadały innej historii niż to, co jest w filmie. Zawsze wydaje mi się, że tak samo jak scenografia, również sposób pokazywania tego świata przez fotografię filmową jest rodzajem wewnętrznego świata bohatera. Zawsze powinno być dopasowane do emocji bardziej. Zdjęcia powinny być emocjonalne, tak samo montaż. Wszystko tak jakby staram się w ten sposób postrzegać w opowiadaniu filmowym. No i ten Człowiek Magnes był takim pierwszym momentem przetarcia, kiedy chcieliśmy się zmierzyć z tym zadaniem. I, no, cieszę się, że operator mój Paweł Fliz mógł się tam zaprezentować. Ten festiwal Kamery Image uważam, że to jest święto operatorów. I tak samo jak ja tam wysyłałem swoje filmy i one były pokazywane, chciałem, żeby po prostu na pierwszym miejscu był Paweł Fliz. Że to jest jakby jego film, również przecież autor zdjęć, nie? Ale też autor. I jakby cenię pracę z nim dlatego, że on zawsze stara się zrozumieć historię. Że tak, on nigdy nie foruje jakby swojego tutaj swojej jakby działki zawodowej, tylko zawsze to jest taka bardzo dobra współpraca. Przede wszystkim wydaje mi się, teraz o wiele bardziej rozumiem film jak kiedyś, bo jeszcze przed studiami filmowymi jeszcze studiowałem teorię, czyli filmoznawstwo. Gdzieś patrzyłem na wszystko bardzo metaforycznie, a teraz jakby uważam, że film to jest takie narzędzie posługujące się bardzo silnym konkretem. Dużo bardziej proste, dużo może nawet prymitywne, to może za mocne słowo, ale niż mi się wydawało. Po pierwsze, znaczy wydaje mi się, że po prostu w filmie siła tkwi w prostocie pomysłu i w takiej syntezie, że jakby w każdym kadrze, w każdej sytuacji, którą ja mam za zadanie przedstawić, również operator, sfotografować, powinna być synteza kilku elementów. I to jest tak, że jak się opowiada o tym, to brzmi bardzo w sposób skomplikowany, natomiast trzeba to pokazać maksymalnie prosto.
I no, takie umiejętności właśnie w sobie powinien kształcić reżyser. Również teraz widzę, jak wiele zależy od osobowości reżysera. To znaczy, tak może na pozór wydaje się, że jesteśmy do siebie podobni, ale każdy z nas, reżyserów, jakby dostał ten sam tekst, mimo że będzie próbował zrobić według wspólnych ustaleń, zawsze wyjdzie inny film. Wszystko jest bardzo jednak oparte na takich właśnie osobistych precyzjach, osobistych nastrojach, emocjach. I to się przenosi jakimś takim bardzo niezwykłym w ogóle pasażem, nie wiem, bardzo niezwykłą energią w ogóle w film. To jest super, super ciekawe do obserwowania właśnie, jak każdy z nas, mimo że nie myśli o tym w ogóle robiąc film, gdzieś tam odciska jakby taką swoją osobowość w tych filmach. I jeszcze jedna rzecz taka może z tych najważniejszych, no wydaje mi się, że filmy, robienie filmów w ogóle wpływa straszliwie rozwijająco na ludzi, którzy robią te filmy, ponieważ no, stykamy się z jakimś światem często, który nas fascynuje, którego chcemy dotknąć, ale robiąc ten film, tworzymy ten świat. Jest to nasza wizja oczywiście tego świata, no, ale jeżeli on ma być realny, to musi być bliski temu, co się dzieje w prawdziwym życiu. No, oczywiście jest to interpretacja, tak jak mówię, ale możliwość wejścia w te różne światy, zetknięcia się z różnymi postaciami, których w życiu bym nigdy nie spotkał, a one są takie na granicy wymyślenia, a prawdziwej postaci, jest straszliwie fascynujące ten proces właśnie kreacyjny i wydaje mi się, po każdym filmie po prostu jestem bogatszy, no, jako, nie tylko jako reżyser, również jako człowiek. No, tak mi się wydaje, że to jest takie narzędzie, które bardzo nas może rozwijać, dlatego trzeba robić dużo filmów i świadomie jakby patrzeć na swoje błędy i to, co się udało. No wiesz co, jest coś takiego, że jakby w ogóle w procesie jakby robienia filmów, w próbach aktorskich i tak dalej, pojawia się jakaś taka fajna energia, która po prostu wyzwala w ludziach najfajniejsze pokłady i zawsze jest to rodzaj zabawy. No. Mimo że opowiadamy nawet na najsmutniejsze historie, to musi być zrobione po prostu z taką pozytywną energią. Jakby zła energia w ogóle nie pasuje do filmu, to jakby to gdzieś indziej może, nie tam gdzieś. Jakiejś wojnie w Iraku czy gdzieś może, ale nie w naszym zawodzie, więc jeszcze jest taki jeden element, że ja po prostu, mimo że tak wydaje się może, że ja bardzo dużo w tej chwili robię rzeczy, ale staram się po prostu mimo wszystko gdzieś tam zachowywać takie rezerwy, które pozwolą mi cieszyć się filmem jakby przez jeszcze wiele lat, bo to po prostu jest troszkę taka jakby, wiesz, olimpiada, no, dla reżysera, że po prostu nagle masz przygotowanie do jakiegoś filmu, no i w końcu jest to wydarzenie, taśma poszła, nie robimy film, to jest po prostu wielkie święto. No, praca dla mnie to jest rodzaj po prostu święta, takiego bardzo radosnego. Ja w ogóle nie czuję się w tym zmęczony, oczywiście fizycznie i tak dalej. No, człowiek pada po 15 godzinach zdjęciowych, ale satysfakcja jest ogromna z tego, że coś się udało, że nagle ten świat żyje. Jak ci ludzie gadają, po prostu coś się dzieje, to jakieś akcje przeżywają emocje, ktoś się rozpłakał, ktoś tam się ucieszył z czegoś, ktoś przeżył coś naprawdę i to gdzieś bardzo mocno zostaje i to jest naprawdę super.